W zeszłym roku udzielono ponad 200 tysięcy kredytów na 50 miliardów złotych. Czy to jest dużo, czy mało? I czy na przykład 2019 może być jeszcze lepszy? Ten ubiegły rok rzeczywiście on był wyjątkowy, dlatego że ja przypomnę, że tych 50 miliardów, czy ponad, około 53 miliardy złotych, to takiego poziomu nie mieliśmy od 2008 roku i właściwie to jest najwyższy poziom od... A mamy wkłady własne coraz wyższe, prawda? Mamy wkłady własne, aczkolwiek w dużej mierze te rekordowe wartości, one były też wynikiem tego, że właśnie bardzo nam rosły ceny mieszkań. I to powodowało, że musieliśmy zadłużać się na coraz wyższe kwoty. Bardzo dobrze pokazywały to dane BIK-u, który publikuje właśnie średnią i która z około 200 tysięcy w ostatnich latach doszła, już przekroczyła właściwie 250 tysięcy złotych. Więc no to przełożyło się właśnie na to, że ta wartość udzielonych kredytów szybko rosła, aczkolwiek no, liczba również jest bardzo duża, a to wynika z kolei z tego, że ten rok był, no niby był bardzo podobny do tych poprzednich, bo mieliśmy ciągle niskie stopy procentowe, dość dobrą sytuację gospodarczą, ale po prostu nastąpiła pewna zmiana w takim podejściu zwykłych, przeciętnych Polaków, bo wcześniej głównie inwestorzy nabywali mieszkania, czy duży był bardzo udział inwestorów, a w ubiegłym roku dołączyli do nich przeciętni ludzie, którzy zaciągali kredyty hipoteczne. Oni nagle przestali się obawiać tego, że stracą pracę, zaczęli postrzegać to, co dzieje się na rynku, zauważyli, że ludzie dostają podwyżki, sami być może dostali taką podwyżkę. No a w przypadku kredytów hipotecznych, no pamiętajmy, że to jest olbrzymi dług, 200 czy 300 tysięcy złotych na bardzo długi okres, więc żeby podjąć taką decyzję, trzeba rzeczywiście czuć się bezpieczniej. W tym ubiegłym roku wiele osób tak właśnie się poczuło, no i wreszcie zdecydowało się na to, żeby zaciągnąć taki kredyt i kupić własne mieszkanie. Czy w 2019 też tak będzie? Czy będzie takie poczucie bezpieczeństwa? Wydaje się, że na tym rynku jakichś takich drastycznych zmian nie będzie. Co prawda jest prognozowane takie spowolnienie gospodarcze. Jeżeli stopy procentowe pójdą w górę, prawda, to kredyty będą... Raczej w tym roku te stopy procentowe się nie zmienią. Wydaje się, że one będą stabilne, ale też pamiętajmy o tym, że właśnie te takie podejście czy psychologia powoduje, że my tak szybko nie zmieniamy zdania. Jeżeli uważamy, że jest dobrze, jeżeli się nie obawiamy, to musi pojawić się dłuższy proces złych informacji. My z miesiąca na miesiąc nie stwierdzimy, że w tej chwili uważam, że warto kupić mieszkanie, a za już mam myśl w głowie, już wyobrażam sobie to swoje mieszkanie, a za chwilę słyszę jedną złą informację i myślę sobie, nie, to był głupi pomysł, nie kupię tego mieszkania. Najczęściej to jest długotrwały proces. Jeżeli ktoś już zacznie myśleć o zakupie mieszkania, to najczęściej nawet jeżeli w najbliższym czasie już zaczną się pojawiać jakieś złe informacje, to pewnie on to mieszkanie już kupi. Teraz potrzebny jest jakiś dłuższy okres złych informacji po to, żeby ludzie zmienili podejście. Wydaje mi się, właśnie z tego względu wydaje mi się, że ten rok nie przyniesie jeszcze jakiegoś bardzo dużego spadku, raczej właśnie stabilizację, jeżeli chodzi o ceny mieszkań, czy to mieszkań, jest tak, panie Jarosławie, że Polacy raczej też nie reagują na czynniki zewnętrzne? Jeżeli się mówi, że gospodarka właśnie niemiecka hamuje, czy chińska, to może, czy Brexit, prawda, może wpłynąć w jakiś sposób na naszą gospodarkę? Polacy raczej to... od siebie odpychają, no, mówią... Tu się nie zgodzę do końca. Nie. Właśnie tu musi być taki pewien proces. Tych informacji musi być kilka. Nie wystarczy jedna zła informacja do tego, żeby zmienić zdanie. Potrzebny jest dłuższy proces, kilka miesięcy na przykład złych informacji, albo kilka osób z rodziny, znajomych, którzy na przykład stracili pracę i nie mogą znaleźć nowej, albo stracili pracę i musieli zgodzić się na niższe wynagrodzenie. Wtedy dopiero możemy drastycznie zmienić swoje podejście. Powiada, prawda? No, jak na razie nic na to nie wskazuje, ale myślę, że przekonamy się tak naprawdę w kolejnych miesiącach, co będzie z wspomnianym Brexitem, co będzie działo się w gospodarce, czy to spowolnienie będzie takie niewielkie, czy może rzeczywiście coś złego nadejdzie. No to się okaże pewnie w najbliższych miesiącach. Myślę, że Polacy się odpornili na pewien szum informacyjny, który jest, gdzie hasła dotyczące Brexitu i jego wpływu na gospodarkę są problemem w gronie ekspertów, tak? Zwykły człowiek patrzy na swój własny budżet, na sytuację swoją, swojej rodziny, swoich znajomych, a ta sytuacja jest stabilna, tak? W związku z tym faktycznie, żeby zmienił zdanie,
musi nastąpić zmiana jego sytuacji prywatnej, tak? Jeżeli to musi mieć poczucie, że na przykład jak straci pracę, to będzie miał trudności ze znalezieniem nowej, prawda? A takiej sytuacji w Polsce więc mamy nadzieję, trzeba że patrzeć w latach raczej się na nie sytuację nie w ten sposób, że mamy moment stabilizacji, tak? Banki też przewidują, że w tym roku sprzedaż kredytów będzie na bardzo podobnym poziomie jak w zeszłym roku. Rentowność marż, która została osiągnięta w zeszłym roku, jest satysfakcjonująca. Co więcej, część banków, no jak mamy taki poziom równowagi, już obniżyły marże kredytów tych już daje ofertę, z wysokim wkładem własnym, która jest lepsza. No bo jeżeli jest poziom równowagi, część banków chce z tego tortu trochę więcej wziąć, więc będzie akceptowało pewien poziom ryzyka, w związku z tym oferuje pewne promocyjne warunki. Mimo wysokich cen to powoduje, że ta dostępność kredytów na pewno w tym roku będzie bardzo wysoka. Tak? Więc jeden z elementów poziomu równowagi mamy zachowany. Tak? Większym problemem jest według mnie podaż mieszkań w tym roku, dlatego że projekty, które są w trakcie realizacji, one zostaną zrealizowane. Tak? Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trzecim, czwartym kwartale, kiedy trzeba będzie wprowadzać nowe projekty. Tak? Tutaj mamy olbrzymi problem z zakontraktowaniem generalnych wykonawców, żeby przy poziomach cenowych akceptowalnych przez klientów można było zacząć budować. Tak? Ale musimy pamiętać, że w 2018 ponad 250 tysięcy wydano pozwoleń na nowe inwestycje, które powinny ruszyć w 2019-2020. Okay. To jest bardzo dużo. Wydano, tak, ale czy te inwestycje... 2,5% więcej niż w 2017. Czy te inwestycje ruszą, to się okaże, bo problem polega na tym, że jeżeli... Ale dlaczego miałyby nie ruszyć? No, jeżeli aktualizujemy budżet... Nie będzie budżet, pracowników, nie będzie firm budowlanych, które mogą podjąć te zlecenia. Deweloperzy mogą nie rozpocząć pewnych inwestycji. Firmy budowlane są ograniczone ilością pracowników. Czyli uważacie panowie, że te ceny, które są na rynku, one nie gwarantują powodzenia tej inwestycji od strony finansowej, że ten metr kwadratowy wcale nie jest taki drogi, jak to znaczy, w najgorszej sytuacji są firmy budowlane i deweloperzy, którzy zakontraktowali budowę 2 lata temu czy 1,5 roku temu, bo w międzyczasie koszty budowy inaczej, te projekty, które idą, trwają, budowa jest, w tym czasie jak wzrastają koszty, to trzeba wykonawcy więcej zapłacić, a klientom nie można nagle dorzucić za dużo do tej ceny mieszkań, tak? Więc tu jest ten problem, natomiast nowe projekty są już kontraktowane po nowej cenie, czyli deweloper z góry zakłada, że w tej lokalizacji będę musiał wziąć więcej za te mieszkania, bo wykonawca mnie więcej kosztuje i grunt mnie więcej kosztował. Więc jakby to wpłynie na... Może być sytuacja taka, że grunt kupiony 2 lata temu była przewidziana sprzedaż mieszkań w zupełnie innych cenach, tak? Jeżeli zaktualizujemy koszty budowy, mogą być wiele decyzji, kiedy tak by w ogóle projekty nie ruszą, tak? W związku z tym, że będzie ryzyko, że klienci nie zaakceptują cen na tym poziomie. Czyli tak? Panowie, chcecie powiedzieć, że w 2008 firmy deweloperskie były w o wiele lepszej sytuacji niż teraz, bo najpierw napompowały tą cenę, a później jak przyszła stagnacja, przyszło tąpnięcie na rynku, to mieli z czego schodzić. W tej chwili wręcz odwrotnie. Te ceny mogą nie równoważyć tego, co firmy muszą zainwestować, żeby wybudować te domy. Na pewno wzrost cen w 2005-2008 był nieadekwatny do wzrostów kosztów produkcji. I rzeczywiście ceny rosły przez to, że była mała podaż, przez to, że było mnóstwo inwestorów i olbrzymie... Czy to prawda, że nawet marże wynosiły 100% firm deweloperskich? No. Przekraczały 50, no, do 100 nie słyszałem, ale przekraczały 50 dość powszechnie. Tak bardzo dużo. Natomiast w tej chwili to jest ściśle związane z kosztem produkcji i też nie można cen podnosić, jeśli średnio w Warszawie w zeszłym roku cena wzrosła o 10%, to nie jest tak dużo, bo ceny budowy myślę, że wzrosły więcej. 9% w samym trzecim kwartale w Warszawie, więc myślę, ale że w całym roku... Myślę, że w całym roku 10%. Tak. Pamiętajmy, że wzrosty cen mieszkań, cały czas mówi się, że muszą rosnąć mieszkania, muszą rosnąć ceny mieszkań, dlatego że rosną ceny materiałów budowlanych, robocizny i gruntów. No ale jeśli chodzi o te ceny, jeśli chodzi o koszty robocizny, no to wiadomo, one będą rosły. Możemy się tego spodziewać, że
ten proces jak dużo, jak pan myśli? Nie zostanie zatrzymany, dlatego że no, ten proces ruszył, prawda? Brakuje rąk do pracy. Jeszcze w przyszłym roku mogą nas opuścić Ukraińcy. 5, 10, 20% może robić. Tego nikt nie wie, tak? Dlatego że dużą część sklepów budowlanych to byli cudzoziemcy. Tak? Tak, i teraz jest. Dobrze wiemy, że od stycznia tego roku jest możliwość zatrudnienia w Niemczech. Tak, chyba od przyszłego, jeżeli dobrze pamiętam, to zmiana nastąpiła i to i teraz to. Chyba w 2019 już będą mogli w jakiś sposób łatwiej uzyskać zgodę na pracę. 2020, ale tutaj rzeczywiście jest ten problem, ale on jeszcze być może jest rok odłożony. Natomiast musimy pamiętać, że ceny materiałów budowlanych czy ceny gruntów to nie jest trend, który będzie się utrzymywał od dzisiaj do końca świata. To jest również trend, który się odwróci prędzej czy później. Dlaczego rosną materiały budowlane? Rosną dlatego, że producenci materiałów budowlanych, dystrybutorzy materiałów budowlanych patrzą na statystyki GUS-u, które mieszkaniowe, inwestycyjne, które po prostu wystrzeliły praktycznie w kosmos. Jeżeli 160 tysięcy pozwoleń na budowę uzyskali deweloperzy, jeżeli ruszyło 130 tysięcy nowych inwestycji, nowych budów mieszkań, tylko ja mówię tylko o deweloperach, no to wiadomo, że przyglądają się temu producenci i windują te ceny. 80 tysięcy indywidualni inwestorzy. Plus jeszcze 80 tysięcy indywidualni. To jest ogromna ilość. No i ta kolejka po te materiały budowlane się nie skraca, tylko się wydłuża, a producenci prognozują na podstawie tych danych, jak będzie wyglądała sprawa, powiedzmy, za pół roku czy za rok. No w tej chwili wszystko wygląda na to, że dalej będą te inwestycje, że tak powiem, szalały na rynku nieruchomości. Natomiast pewnego dnia okaże się, że ten wolumen pozwoleń spadnie i tych budów rozpoczętych spadnie. To idzie za rynkiem sprzedaży i wtedy również zaczną spadać ceny materiałów budowlanych. Ja myślę, że to już w połowie tego roku będziemy to widzieć, a ceny działek, gruntów już w tej chwili się stabilizują. Jest... Mimo tego, że na przykład tak... Mimo tego, że w tych centrach dużych miast tych działek zaczyna brakować, to jednak te ceny się stabilizują? Czy mówi pan o tych działkach trochę gorszych, czyli na obrzeżach miast? W ogóle się, z tego co wiem, w ogóle się już ustabilizowały, już nie rosną, natomiast no, wejdzie specustawa mieszkaniowa, jest w tej chwili ustawa o tych gruntach rolnych również modyfikowana będzie. Będą te grunty dostępne również pod budownictwo mieszkaniowe. Cały czas idzie to w tym kierunku, więc perspektywy są dobre, jeżeli chodzi, znaczy już nie są takie złe, jeżeli chodzi o pozyskiwanie gruntów przede wszystkim w miastach. Więc ten trend się odwróci. Jestem przekonany, że jeszcze w tym roku będą nastąpi korekta zarówno materiałów budowlanych, jak i gruntów, a za tym powinny pójść również stabilizacja cen mieszkań, czy też powiedzmy za kilka miesięcy jakaś drobna korekta. Czy rzeczywiście finansowo tak to będzie się kształtowało w 2019? 2019 rzeczywiście tak wygląda, tylko na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Rzeczywiście te perspektywy na rynku w takim dłuższym okresie, one wskazują, że będzie ten rynek spowalniał. Być może nawet ceny będą spadały i ktoś może sobie pomyśleć, to dobrze, ja sobie zaczekam, kupię taniej. Tylko jest jedno ale. Jeżeli będziemy czekali, to w najbliższych latach czekają nas też podwyżki stóp procentowych. I jeżeli mamy, to taka podwyżka oznacza nie tylko wzrost raty kredytu, ale także spadek dostępności, bo im droższy jest kredyt, tym trudniej jest go uzyskać, więc może się okazać, że ktoś będzie mógł kupić nieco taniej. Mówiliśmy już wcześniej, że raczej nie można liczyć po pierwsze na jakieś dramatyczne spadki, tylko raczej rzędu powiedzmy kilku procent, więc to nie jest coś, na co jakoś szczególnie warto czekać. A druga rzecz, jeżeli czekamy, to istnieje ryzyko takie, że nam wzrosną stopy procentowe, trudniej będzie uzyskać kredyt, no i być może już nie dostaniemy na taką kwotę, jaką byśmy chcieli, więc jeżeli ktoś już myśli teraz w najbliższym czasie, czy to mieszkanie kupować, czy nie, to wydaje mi się, że nie ma sensu czekać 3, 4, 5 lat na te spadki, bo po pierwsze możemy się nie doczekać, bo też wspominałem, że te spadki w większym stopniu będą dotyczyły jakichś mało atrakcyjnych miejscowości, gdzie nie ma trudnej pracy i tak dalej. A w dużych aglomeracjach raczej no, nie było dużych wzrostów, więc nie spodziewajmy się jakichś dużych spadków, a poza tym stopy procentowe. No, jak w tym roku wszystko wskazuje na to, że te stopy nie zostaną podniesione, bo mamy bardzo niską inflację, więc nie ma po prostu konieczności wprowadzania takiej podwyżki, ale w kolejnych latach no to już staje się coraz bardziej prawdopodobne, a wtedy no, rośnie nam rata i spada nam dostępność, więc warto o tym pamiętać.